Witam serdecznie na cotygodniowej konferencji prasowej, dzisiaj we wtorek. Pierwsze sprawy organizacyjne. Zlikwidowaliśmy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dzisiaj połączone wydziały, Wydział Bezpieczeństwa i Wydział Spraw Obywatelskich będą nosiły nazwę od dzisiaj Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa. To zmniejszy oczywiście koszty związane z tym obszarem funkcjonowania Wydziału. Zmianie uległa także nazwa Wydziału Komunikacji. Dzisiaj to jest Wydział Komunikacji i Transportu. Tutaj podobnie Wydział przejął część obowiązków ZIM-u. Państwo wiecie, że pracujemy nad taką większą efektywnością funkcjonowania ZIM-u i dlatego ten Wydział dostał nowe kompetencje dotyczące transportu. Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie powołania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To jest ciało doradcze przy prezydencie miasta. Ważna instytucja funkcjonująca w wielu miastach. Organizacje pozarządowe w naszym mieście od dawna apelowały o to, żeby taka Rada Działalności Pożytku Publicznego zaczęła funkcjonować w naszym mieście i zacznie funkcjonować. Rozpoczęliśmy już konsultacje w tym zakresie. W ubiegły wtorek odbyło się pierwsze spotkanie zespołu pracującego nad przygotowaniem regulaminu i zasad budżetu partycypacyjnego na 2016 rok. To jest ważny element funkcjonowania naszego miasta. Rozważamy różne scenariusze, także takie, które doprowadzą do tego, że mieszkańcy będą w jeszcze większym stopniu współdecydowali o tym podziale budżetu, na przykład poprzez podział miasta na okręgi czy osiedla, dzielnice. Jesteśmy otwarci, będziemy to konsultowali, ale żeby miasto, żeby urząd przenosił te kompetencje jeszcze do niższego szczebla. W wielu miastach funkcjonują rady dzielnic, rady osiedli. W Słupsku od dawna się pojawiają takie pomysły, żeby to rady dzielnic przejęły część obowiązków związanych na przykład właśnie z budżetem obywatelskim, partycypacyjnym. Będziemy rozmawiali, konsultacje rozpoczęte. Trwają także konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Słupskiej Rady Seniorów. W czwartek odbyło się kolejne spotkanie. Co w tym tygodniu? W tym tygodniu odbędę szereg spotkań, m.in. z firmą Loton, z przedstawicielami Galerii Jantar. Chciałbym rozmawiać na temat takiej strategii współpracy z biznesem na najbliższe 2 lata, bliższej współpracy z tymi przedsiębiorstwami, które mają wpływ na kształtowanie naszego rynku. Państwo wiecie, że powołuję Radę Biznesu, że jeszcze ściślej zamierzam współpracować z różnymi podmiotami. Dzisiaj miałem spotkanie z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. Myślimy na przykład o wspólnych projektach unijnych. Powiatowy Urząd Pracy w tym roku ma do wydania teoretycznie 9 milionów złotych w ramach FES-u. Dobrze by było, żeby te pieniądze były wydawane z pożytkiem dla mieszkańców, żeby realnie tworzone były miejsca pracy. O tym też jestem umówiony na kolejne spotkanie z dyrektorem PUP-u, żeby o tym rozmawiać. Spotykam się także w tym tygodniu z przedstawicielami firmy Kofeli, żeby rozmawiać na temat przyszłości akwaparku. Państwo wiecie, że pan prezydent Marek Biernacki był w jedynym, chociaż to się podobno zmieniło, akwaparku w Polsce, który przynosił dochody. To był akwapark we Wrocławiu. Okazuje się, że utrzymanie nawet tego akwaparku jest bardzo trudne. Jedno, dwa zdania pan prezydent Marek Biernacki w tej sprawie. Tak, proszę Państwa, staramy się skorzystać z doświadczeń tych, którzy już od dłuższego czasu dosyć dobrze sobie radzą z prowadzeniem takiego obiektu. Dlatego nasza wyprawa sięgnęła z południa Polski. Byliśmy we Wrocławiu. Obiekt jest, jeśli chodzi o powierzchnię wody, mniej więcej 2 razy większy od parku wodnego, który w Słupsku jest jeszcze nieukończony niestety. Ale jest troszkę prostszy, jeśli chodzi o konstrukcję, o architekturę. Dzięki temu jest bardziej funkcjonalny i bardziej efektywnie wykorzystuje wnętrze. Ten obiekt rocznie przyjmuje 1,5 miliona klientów. Średnio dziennie to jest 4 tysiące mieszkańców, a w szczycie letnim to jest 4 tysiące klientów, a w szczycie letnim nawet do 7 tysięcy dziennie dochodzi ilość osób odwiedzających ten akwapark. I wokół mamy aglomerację około milionową, więc to troszeczkę daje pogląd na to,
w jakich warunkach rynkowych funkcjonuje tamten obiekt, który jeszcze do 2013 roku nie bilansował się, ale w ubiegłym roku zbilansował się. Długo rozmawialiśmy z głównym księgowym tego obiektu, z panią dyrektor marketingu. Te pewne doświadczenia, pomimo dużych różnic, jeśli chodzi o realia funkcjonowania tamtego obiektu, mogą nam być pomocne w kontekście podejmowania decyzji, chociażby rozmów pojutrze z firmą Kofeli. Również nasza podróż obejmowała odwiedzenie kilku innych miejsc, które będą nam służyły jako pewien wzorzec do naśladowania. Odwiedziliśmy w Łodzi taki zespół szkół zawodowych prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Łódzki, gdzie są bardzo dobre doświadczenia szkolenia dualnego, dużej efektywności. Ta szkoła kształci rocznie ponad 1100 uczniów i myślę, że tutaj ta współpraca będzie nam się dobrze z nimi układać. Pewne doświadczenia podpatrzone będziemy przenosić na grunt miejski. Tu na pewno więcej będzie miała na ten temat do powiedzenia pani wiceprezydent. W drodze powrotnej z Wrocławia odwiedziliśmy w Sulechowie Centrum Energetyki Odnawialnej. Jest to instytucja prowadzona przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, podobną do naszej Wyższej Hanseackiej Szkoły Zarządzania, która wiele lat temu stanęła na podobnym rozdrożu, szukając swojego miejsca na rynku edukacyjnym wyższym. Przebranżowiła się całkowicie ze szkoły administracyjnej na szkołę, która podjęła kierunki techniczne, a przede wszystkim skupiła się właśnie na energetyce odnawialnej. Myślę, że te doświadczenia pomogą nam w budowaniu Instytutu Zielonej Energii. Dziękuję panie prezydencie. Szanowni Państwo, od 2 tygodni także trwa badanie DNA naszego miasta w sferze kultury. To jest badanie, o którym Państwu mówiliśmy. Chcemy poznać diagnozę niezależnej instytucji. Prowadzi to Narodowe Centrum Kultury, tę diagnozę. Chcemy zobaczyć, jak postrzegana jest kultura przez ekspertów w naszym mieście. Państwo wiecie, że jesteśmy chyba jedynym miastem w Polsce, które utrzymuje tak wiele instytucji kultury. To jest powód do dumy, to jest powód do satysfakcji. Ja też, jak Państwo wiecie, chciałbym jeszcze większy nacisk postawić na kulturę. Uważam, że Słupsk ma ogromny potencjał do tego, żeby słynął z kultury, żeby się przyjeżdżało po dobrą kulturę do naszego miasta. Dlatego cieszę się z tego DNA i chciałem Państwu powiedzieć, poinformować o bardzo ważnym wydarzeniu. W Słupsku odbędzie się w październiku pierwszy kongres kultury. To jest taka inicjatywa właśnie między innymi Ministerstwa Kultury i Narodowego Centrum Kultury. Prezydenta Komorowskiego, który ma patronat nad tym kongresem. I w Słupsku będziemy gościli pierwszy kongres kultury w naszym mieście, organizowany przez tę instytucję we współpracy z Urzędem Miasta. O tym powie więcej pani prezydent. Zapraszam 1 i 2 października najprawdopodobniej. To będzie 2-dniowe spotkanie. Rzeczywiście przyjedzie bardzo wielu animatorów kultury, ale także szefów instytucji artystycznych i jednostek kultury z Polski. Takie kongresy będą miały miejsce w kilku miejscach Polski, jak gdyby w różnych okręgach. Na północy jedyny kongres będzie u nas. Ale przygotowując się do tego kongresu kultury, będziemy rzeczywiście już mieli raport, diagnozę o stanie słupskiej kultury i o kierunkach dalszego rozwoju. A propos kultury, chociaż na niwie szkolnej, oświatowej, chcę zaprosić za 1,5 miesiąca na taki pierwszy festiwal talentów uczniów słupskich szkół, gdzie będziemy prezentowali ich talenta nie tylko wokalne, taneczne, instrumentalne, prawdopodobnie w siedzibie Filharmonii i w inkubatorze technologicznym, ale także pragnieniem naszym jest to, żeby pokazać dorobek twórczy, taki rękodzielniczy, na przykład vis-a-vis w tym bardzo pięknym obiekcie, którego właściwie był niedawno u pana prezydenta Roberta Biedronia i wykazał chęć współpracy. I moim marzeniem byłoby, żebyśmy na pierwszym, na drugim piętrze, wolnych, wielkich przestrzeni, wrócili do domu Towarowego Centrum i tam pokazali w formie wystawienniczej pracę naszych uczniów. Jestem w kontakcie z panem Krzysztofem Strzelczykiem i mam taką wielką nadzieję, że to, co rzekł, będzie dotrzymywał, a będziemy mieli szansę wszyscy wejść znowu do dawnego Centrum Kultury. Czyli kultura także na poziomie szkół słupskich jest w centrum naszego zainteresowania. Dziękuję pani prezydent, a na koniec zostawiłem chyba najważniejszą informację, jaką mam dzisiaj Państwu do przekazania. Z dumą, z satysfakcją chciałbym powiedzieć, że dokonaliśmy wyboru sekretarza miasta. Szukałem osoby kompetentnej, osoby, która wprowadzi
nasz urząd, nasze instytucje, nasze miasto w 22 wiek w zarządzaniu kadrami, która będzie miała wizję. No jesteśmy już w 21 wieku. Trzeba ambitnie, tak, bardzo wysoko. W 22 wiek w zarządzaniu kadrami. Osobę, która po reorganizacji naszego ratusza zajmie się także reorganizacją innych instytucji podległych prezydentowi, wizjonerki albo wizjonera, i znalazłem taką osobę i bardzo się cieszę, że moje zaproszenie przyjęła pani sekretarz Iwona Wójcik, z którą będę pracował przez najbliższe lata. My będziemy pracowali, wszyscy państwo będziecie pracowali. Zdecydowaliśmy, że na razie przez 6 miesięcy będziemy się poznawali. Jeżeli nasze drogi będą tożsame, zdecydujemy się na jeszcze bliższą współpracę na kolejne 3,5 roku, a później zobaczymy. Pani sekretarz, witam serdecznie w naszym gronie. Mam także dla pani prezent. Wow! Otóż, tak, mam dla pani długopis. Pióro to jest zbyt kosztowny prezent, jak dla nas, ale mam długopis, który jest z odzysku. Podpisywałem nim do tej pory najważniejsze decyzje w urzędzie. I chciałbym, żeby on służył pani przez te kolejne lata do podpisywania jak najlepszych decyzji dla naszego miasta, z jak największą korzyścią dla mieszkańców naszego miasta, bo oni są najważniejsi w tym mieście. Panie, dlatego przekazuję dzisiaj pani mój długopis. Proszę podpisywać najlepsze decyzje. Witamy serdecznie w urzędzie. Dzięki. Oddaję pani głos. Bardzo się wzruszyłam i te słowa to tak aż ze zdziwieniem słucham, że to o mnie. Drodzy państwo, tak jak pan prezydent powiedział, nazywam się Iwona Wójcik. Wcześniej pracowałam w gminie Dębica Kaszubska. Ponad 24 lata pełniłam tam funkcję sekretarza. Myślę, że moje kompetencje, moja wiedza przyda się tutaj w mieście z pożytkiem dla pana prezydenta, dla satysfakcji mieszkańców miasta. Uda nam się wdrożyć projekty, które już pan prezydent mi określił i nakreślił jako priorytetowe do wykonania. Z tych projektów to taka najważniejsza sprawa, to jest utworzenie Centrum Obsługi Mieszkańców, żeby tutaj nasi mieszkańcy mogli sprawnie i skutecznie i szybko i terminowo załatwić swoje życiowe sprawy. Kolejna rzecz to jest wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją. Jest to projekt nakierowany na efektywność pracy już samych urzędników, która ma się przełożyć też, tak jak punkt pierwszy mówiłam, na terminowość i skuteczność załatwiania spraw mieszkańców. Podlegają mi, drodzy państwo, 3 wydziały. Jest to Wydział Zarządzania Kadrami, Wydział Organizacji Urzędu i Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa. Myślę, że te projekty nam się uda wdrożyć jeszcze do końca tego roku koncepcyjnie, a już kwestie wdrożeniowe w przyszłym roku. Niemniej jednak teraz jesteśmy skoncentrowani na zadaniu też bardzo ważnym w mieście. To są wybory prezydenta za miesiąc, 10 maja. W 46 lokalach będą wybory przeprowadzane. Jest to też duże wyzwanie organizacyjne. Dziękuję ślicznie. Praca będzie w końcu. No nie? Mam nadzieję. Ile to można czekać? Ma pan rację. A u pana jeszcze jakie wolne tam. Pan złoży podanie, zobaczymy. Jak pan widzi, ludzie dostają pracę. Panie sekretarzu, mam pytanie do pani o styl pracy, jaki pani przyjmie w ratuszu, bo ja zasiągnąłem informacji u pani podwładnych czasowych, to przyznam się, że raczej określałem pani jako człowieka rządzącego ostrą ręką. Oj, to cudownie. Ostrą ręką. Podam nawet przydomek, który usłyszałem, że pirania na panią mówiło. Tak? Czy znam. Rzeczywiście będzie tak ostro? Nie znam tego. Pierwszy raz od pana słyszę. Myślę, że w pracy przychodzimy przede wszystkim, żeby pracować. I to jest dla mnie najważniejsze. Więc nastawiona jestem na realizację zadań i myślę, że z pracownikami się dogadamy, żeby te zadania jednak realizować. Widzicie państwo, najlepsze wybory. Same komplementy pan powiedział. Czy są jeszcze jeżeli pan tego oczekiwał? Mam pytanie do prezydenta Biernackiego. Oczywiście do każdego, proszę. Proszę bardzo. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Panie prezydencie, jest pan zadowolony ze sposobu, w jaki ochraniany jest Park Wodny w Słupsku. Tam jest jeden ochroniarz, który ogląda serial M jak miłość. A tymczasem rozkradane są jakieś barierki, elementy dookoła tego budynku. Czy to się związane było z tym, że musieliśmy ze względów oszczędnościowych ograniczyć oświetlenie? No nie ma, jest zawsze coś za coś niestety. Wiele osób zgłaszało nam, że za dużo lamp się świeci. No i ograniczenie tego oświetlenia niestety skutkowało tym, że w okresie nocnym, bo to nie w dzień się stało, rzeczywiście doszło do pewnych uszkodzeń. Nie jest to wielka skala, ale myślę, że firma, która ochrania,
mam też odpowiedzialność swoją cywilną, ubezpieczeniową i będzie zmuszona do zrekompensowania nam tych strat. Panie Prezydencie, jak będzie wyglądał nabór do klasy gastronomicznej pod patronatem Pani Gastry? Tak. Czy to będzie nabór ogólnokrajowy, czy... Proszę bardzo, Pani Prezydent, mamy co do tego już koncepcję. Jest naszym pragnieniem, żeby to, co jest dobrą tradycją naszej szkoły gastronomicznej, czy rzeczywiście bardzo bogate zainteresowanie tą ofertą kształcenia, poszerzać. Myślę, że osobowość Magdy Gessler, jej doświadczenie, jej kompetencje, rozpoznawalność sprawią, że ten nabór będzie jeszcze większy. Jeżeli więc będzie nabór na dwie klasy, dokonamy takiegoż naboru, ponieważ rzeczywiście miejsc trochę wolnych w szkołach w tej chwili jest, a zawodowe kształcenie jest bardzo istotne. O szczegółach w piątek na pewno jeszcze dokładniej, być może spotkamy się osobiście z Państwem, z Magdą Gessler, będzie ona mogła więcej na ten temat powiedzieć. Piątek formuła będzie Magda Gessler, będziemy rozmawiali o szczegółach już współpracy, ale chciałem Państwu też powiedzieć, że rozmawiamy także o takim patronacie, jeśli chodzi o klasę obuwniczą. I tutaj też będziemy Państwa informowali, Pani Prezydent Państwu przekaże więcej informacji. Może dobrze będzie, jeśli do Słupska będzie się w końcu przyjeżdżało po jeszcze lepszą edukację, żeby z Polski przyjeżdżały osoby i starały się o to, żeby chodzić do naszych szkół. To powód do dumy, mam nadzieję. Chciałem zapytać o konsultację w sprawie czwartego etapu ringu, bo tam się okazało, pan prezydent już to mówił, że to troszeczkę za późno, ale też okazało się, że RDOŚ wydał decyzję do skonsultowania już w grudniu zeszłego roku i mieszkańcy się o tej decyzji, panie prezydencie, dowiedzieli na tych konsultacjach, to właściwie już konsultacjami nie do końca były. Tak, całkowicie się zgadzam. Chaos, jaki ja zastałem po moich poprzednikach, był tak duży, że ogarnianie tych spraw zajmuje do dzisiaj. Ja się dziwię, że my w ogóle jeszcze nadal wygrzebujemy ciągle jakieś różnego rodzaju rzeczy, które odkrywamy. Staramy się to porządkować. Państwo widzicie, prowadzimy wiele konsultacji. Tam, gdzie możemy, one są prowadzone w jak najszerszej formie i całkowicie się zgadzam. Te konsultacje powinny już dawno być przeprowadzane. W grudniu odkryliśmy to. Pan wie, że ja objąłem urząd 6 grudnia. Za późno było przed świętami na takiego typu rzeczy, ale w przyszłości nie może dochodzić do takich sytuacji. Karygodne. Jeszcze jednego spotkania z prezydentem, z urzędnikami. Spotkań, ile mieszkańcy będą chcieli spotkań, tyle ich będzie. Jak Państwu, można o mnie powiedzieć wiele złego, ale na pewno jedno dobre. Bardzo chętnie spotykam się z mieszkańcami i konsultuję wiele rzeczy, bo uważam, że miasto należy do mieszkańców. Panie prezydencie, czy idea przeniesienia czwartego liceum do budynku trzeciego liceum jest jeszcze aktualna, czy już nie? Pani prezydent. Wiecie doskonale, że tym się zajmuję. Ja oczywiście konsultacje z panem prezydentem Biedroniem. W tej chwili zawiesiliśmy tę formułę. Radni także z komisji zaproponowali, żebyśmy całościowo przeanalizowali sieć szkół i podjęli te decyzje w formie uchwały jesienią, tak żeby do końca lutego nie przenosić siedziby, ale restrukturyzować już, czy najczęściej łączyć szkoły ze sobą, te, które dzisiaj mają dużo mniejsze zainteresowanie i w przyszłości mała szansa na to, żeby wypełniły się uczniami, bo znamy demografię w najbliższych latach. Także ofertę całą, jeżeli chodzi o kształt szkolnictwa ponadgimnazjalnego, przedstawimy we wrześniu. Dobrze, dziękuję. Można pytanie do pana prezydenta? Jeszcze chciałem zapytać pana dyrektora Boreckiego, bo ja dostaję sygnały od słuchaczy, że pan dyrektor, ja nie odbieram mu siły jakby i znajomości tematu, ale że oprócz tego, że jest też dyrektorem ZIM-u, to prowadzi jakieś budowy poza miastem. I stąd pojawia mi się pytanie, czy on na pewno miał czas na to, żeby te konsultacje w sprawie tego ringu urządzić w grudniu. Słuszne pytanie. Panie prezydencie, proszę odpowiedzieć. Te same pytania zadałem panu Boreckiemu. Za chwilę się spotykamy z panem Boreckim. Mam przedstawić wszystkie zajęcia, którym się para, bo ja też dowiedziałem się z Facebooka o tej tablicy, którą pan sfotografował. Pan Borecki twierdzi, że to był incydent. Będziemy to wyjaśniać. Jak najbardziej też jestem przeciwny, żeby przy takim nawale pracy, żeby miały jeszcze możliwość poświęcania się innym zajęciom, no to wtedy będzie musiał znaleźć inne zajęcie. Chciałbym, bo ja nie widzę możliwości godzenia tak odpowiedzialnych zadań, które prowadzi teraz dla miasta, i żeby się tą uwagę swoją zawodową rozpraszał na inne zajęcia prywatne, no, które może są prywatne. Miałby niby do tego prawo, ale ja sobie nie wyobrażam współpracy w ten sposób. Podjąłem w ubiegłym tygodniu także decyzję, że dokonamy takiej analizy, czy pracownicy podległych mi instytucji, urzędu nie wykonują dodatkowych obowiązków, kiedy są zatrudnieni przez nasze instytucje. Jeżeli to oczywiście będzie kolidowało z wykonywaniem obowiązków w ratuszu czy podległych instytucjach,
będę podejmował odpowiednie działania. Nie będę tolerował tego typu sytuacji, jeżeli się potwierdzają. Ale prawo nie zabrania. Nie, prawo nie, ale ja jako pracodawca mogę decydować, czy pracownik mój naprawdę rzetelnie wykonuje obowiązki, kiedy pracuje na dwa etaty w dwóch różnych instytucjach. Jest to dla mnie fizycznie też niewyobrażalne. Powiedziałem, nie będę tolerował takich sytuacji. Można pytanie do pana? Tak, oczywiście. Proszę. Mam pytanie z ludu. Jaki ma pan pomysł na wieżę na Banacha przekaźnikową? To jest koszmar na panie prezydencie, rejonu. Wieża na Banacha. Wieża na Banacha. Tak, koszmar. Jest. Pan mieszka niedaleko. Tak, mieszkam. Wiele osób przychodzi cały czas w tej sprawie. Przedstawiciele spółdzielni czyny. Rozmawiałem na ten temat. Wyjaśniamy przede wszystkim sprawę formalno-prawną usytuowania tej wieży, bo troszeczkę pewne rzeczy powychodziły w trakcie tych wyjaśnień. Oczywiście my możemy tylko egzekwować to, co byłoby niezgodne z prawem. Już po wielokroć badania były prowadzone wokół wieży, natomiast subiektywne odczucie mieszkańców i wrażenie, jakie sprawia ta wieża, zawsze będzie budziło niepokoje, horror i wątpliwość, czy nie zagraża nam naszemu zdrowiu. Czyli nic, badamy. Nie, to na razie badamy, ja nie mówię, że nic. Wiecie państwo, to nie jest jedyna wieża, która denerwuje mieszkańców, gdzie nawet niektórzy stawiają wieże, a są tutaj też, mogliby wpłynąć szanowni na to, wieżę stawiasz. W tej sprawie w przeszłości doszło do wielu zaniechań. Tak. Zabrakło konsultacji społecznych, zabrakło dialogu z mieszkańcami. Dzisiaj ratusz jest w bardzo trudnej sytuacji, bo wiecie państwo, że mamy bardzo ograniczone możliwości wpływu na tą wieżę. Dzisiaj i tytuł prawny, i zarządzanie nie leży w gestiach ratusza. Niewiele tutaj możemy zrobić, ale badamy sprawę, do jakiego stopnia możemy się zaangażować, żeby tę sprawę rozwiązać po myśli mieszkańców. Ja sam odbywałem szereg spotkań z mieszkańcami. Jest to problem dla nas ważny, ale trzeba pamiętać, że my tę sytuację niestety prawną zastaliśmy już tak naprawdę w dużej mierze uregulowaną. Niewiele można dzisiaj ze strony ratusza zrobić, ale będziemy szukali rozwiązań, bo dzisiaj niepokój społeczny ta wieża nadal budzi. Skoro jest pan prezydentem mieszkańców Słupska, a tam mieszka akurat dużo mieszkańców Słupska, jest to ból od lat, nie? Jest to bolesna sprawa. Zgadzam się z panem całkowicie. No. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie prezydencie, jest pan w stanie zliczyć redakcje, które pan wiedział w ciągu ostatniego tygodnia? Bo nie. Było dużo. Było dużo, bardzo ciężko pracuję, promuję. Dzisiaj o 22.30 zapraszam państwa do oglądania programu Kuba Wojewódzki. Będzie niespodzianka. A ta koszulka będzie w sprzedaży? Super. Będzie niespodzianka. Jako linia, że tak powiem. Szanowni państwo, naprawdę interesujące. Dziękuję. Koszulka robi furorę. Chciałbym powiedzieć państwu, że ona została przygotowana przez naszą lokalną agencję reklamową Rio Creativo. Więc mamy czym się chwalić, także jeśli chodzi o myśl, o ideę, i warto też pokazywać tę myśl na terenie Polski. Wiele osób chce kupić je. A propos zagospodarowania Placu Zwycięstwa. Ta myślę, że widzicie państwo, są potrzebne tutaj działania. No, nie, pewne. No pan nie zna znaków, to jest strefa zamieszkania. No właśnie. Koszulka. Czy można będzie kupić? Nie mogę podjąć takiej decyzji. No. Mam jedną koszulkę z autografem Kuby Wojewódzkiego. Pozwólcie państwo, że w najbliższym czasie poinformuję was, co chcę z nią zrobić. Mam już pewien pomysł. Myślę, że to pomoże komuś, kto bardzo potrzebuje tej pomocy. A czy to będzie nowy... Biedroń Style. Tak. Czy to będzie jakaś nowa linia produkcyjna, nie wiem, nowy wzór nie, promocyjny miasta? Szanowni państwo, dajcie mi spokój. Dlaczego? Na razie w tej sprawie. Pracujemy nad nową koncepcją promocji miasta. Dopiero rozstrzygnęliśmy konkurs w sprawie CIT-u. Te rzeczy muszą być skonsultowane, muszą być przemyślane. To nie może być od sasa do lasa, że nagle robimy jakąś koszulkę i ona staje się markowym produktem. Ja wiem, że ona jest piękna, fajna, mi też się podoba, ale to musi być przemyślane. Nie można tak sobie, że nagle będziemy tylko tę koszulkę promowali. Spokojnie, jeszcze trochę ją popragnijcie. Ale pan się ożywił, kawa. Dziękuję, do widzenia.